Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was na demonstrację bardzo fajnego, przy czym bardzo prostego programiku o wdzięcznej nazwie I Love Media Volume. Jest to programik, który, jak sama nazwa wskazuje, służy do regulowania głośności multimediów, czy to nagrań audio, czy nagrań wideo. Oczywiście to samo możecie osiągnąć, czy to z poziomu komputera, czy urządzenia mobilnego, chociażby w aplikacji iMovie, ale z mojego doświadczenia, po pierwsze, iMovie na komputerze jest dość ciężkim narzędziem, to znaczy potrafi zmulić komputer nawet przy takiej prostej czynności jak zwiększenie głośności, a poza tym no, jest to kombajn, nie ma co ukrywać. Dlatego ja zapraszam Was dzisiaj do demonstracji właśnie aplikacji I Love Media Volume. Ale zanim włączymy sobie aplikację do zwiększania poziomu natężenia dźwięku, chciałbym Wam pokazać dźwięk, jego głośność, z jakim będziemy pracować. Mam tutaj nagranie audio podcastu, które wyszło tym razem bardzo cicho, więc ewidentnie wymaga zgłośnienia. Zobaczcie, jak to słychać. Witam w kolejnym podcaście, ale witam z tej strony. Jest bardzo cichutko i dość mocno będzie trzeba zwiększyć poziom głośności. Zatem do dzieła. Mamy otwartą aplikację I Love Media Volume i po kolei Wam pokażę, jak i co tutaj mamy, idąc od końca de facto, bo tak nam 50, skacze fokus. Mamy dwa przyciski eksport, import. 50%. Mamy suwaczek, którym regulujemy poziom natężenia, bo możemy natężenie dźwięku zwiększać i zmniejszać. Bazowa wartość to jest 50%. Później mamy informację o poziomie decybeli nagrania, czas trwania nagrania, jakie importujemy. I mamy przycisk jedyny niezaetykietowany w aplikacji, przycisk, który możecie sobie zaetykietować, przypominam voiceover slash i tutaj nazwać go start, stop, bo to będzie najlepszy odpowiednik. No ale, export, że jest jeden, import. Nigdy mi się tego nie chciało robić, więc ja teraz klikam importuj. W, open, otwiera mi się kreator, tutaj folder nie mam, muszę otworzyć sobie Sidobar, w, na bocznym desktop, pasku iCloud Drive, iCloud, iCloud poza Sidobar, Drive, nowo split, klikam w, i teraz desktop, dokument. Pionowy, mamy dokumenty, rozwijamy, że podcasty to list zaznaczonej krewetki, podcast i krewetki, import. Ja go wczytuję. Wczytaliśmy, od razu plik został w sekundę dołączony do aplikacji. 50%. Słyszeliście głośność, ja tutaj Wam nie demonstruję poziomu głośności w aplikacji, bo po prostu to się nie nagrywa, więc nie usłyszelibyście tego nagrania, więc dlatego pokazałem Wam prędzej. Efektów też nie będę Wam pokazywał, tylko w osobnej aplikacji, na ile się udało nam zwiększyć poziom głośności. A ja go zwiększam z 50 w tym momencie do, powiedzmy, 85, a niech tam zaszalejemy. No i klikam eksport. W tym momencie otwiera mi się kreator. Mamy nazwę, żeby nam się nie zdublowała, no to dodaję sobie dwójeczkę na końcu. Gdzie dokument mi się zapisze? Okej, zapiszę mi się w głównym katalogu, więc klikam export, import, export, cancel dałem zamiast eksportu i tak to jest, jak mówię do Was, nie słyszę sam gadacza, czyli daję 2, żeby zmienić nazwę. Do przełącance, save. I save. Zapisujemy. Zwróćcie uwagę teraz na dwie rzeczy. Po pierwsze, przycisk eksport zmienia się na cancel, czyli trwa jakiś proces. A po drugie, na początku okna mamy wskaźnik postępu. 59.69.74.80. Możemy go obserwować albo poczekać sobie na przycisku cancel, aż nasz plik zostanie wyeksportowany do wskazanej wcześniej lokalizacji. Otworzyłem plik w naszym odtwarzaczu i w tym momencie klikam play, abyście mogli zobaczyć, jak zwiększył się poziom głośności samego nagrania. Dzień dobry. Witam w kolejnym Devlo podcaście, Ala Witek z tej strony. Dziś chciałabym zaproponować Państwu przygotowanie. Słyszycie, że jest o wiele, wiele głośniejsze to nagranie, więc nie ma co tam dalej demonstrować. Aplikację
Wam zademonstrowałem, jest mega prosta, mega łatwa w obsłudze, mega szybka, więc ze swojej strony polecam. Ona kosztuje parę złotych, niestety nie pamiętam ile, bo kupowałem ją dość dawno, 15, 14, może 20. Link do tej aplikacji znajdziecie w opisie, a także na mojej szufladzie, gdzie możecie sobie kliknąć w niego i sprawdzić, ile aktualnie w Mac App Store kosztuje ta aplikacja. Na dzisiaj to tyle z mojej strony. Pamiętajcie oczywiście, aby zasubskrybować kanał, żeby żadne nowości Wam nie uciekły. Ja zapraszam Was do oglądania kolejnych vlogów z mojej szuflady, a na dzisiaj kłaniam się nisko. Piotr Witek.